Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na drugim panelu naszej dzisiejszej debaty Młodzi w nauce. Pozwolę sobie przypomnieć kwestie techniczne, które ułatwią nam dyskusję i debatowanie. Panel będzie trwał 1,5 godziny. Będzie wystąpienie otwarcia pana ministra, następnie będzie również kilka wystąpień zaplanowanych, wystąpień otwarcia dodatkowych. Następnie przejdziemy do części już otwartej, w której dyskutantom, podając mikrofon, poprosimy o zabranie głosu i przypomnę kwestię techniczną. Bardzo prosimy o mieszczenie się w 3 minutach. Będzie wyświetlał się tutaj taki drobny gadżet techniczny, który będzie o tym informował. I również kwestia techniczna, bardzo proszę, abyśmy trzymali mikrofony blisko ust, gdyż wtedy najlepiej to nasze słowa się nagrywają. I jeszcze prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, jak na poprzednim panelu. Jeśli Państwo mają włączone, bardzo prosimy, ponieważ może to generować zakłócenia, które utrudnią dobrą jakość nagrywania. Panel zatytułowany jest Finansowanie nauki i instytucji naukowych. Słowa kluczowe, które wskazaliśmy i które określają kierunek debaty, to wzrost nakładów na naukę, rolę państwa w budowie innowacyjnych rozwiązań, doskonalenie systemu grantowego oraz agencji finansujących badania, zrównoważony rozwój uczelni i instytutów badawczych, finansowanie projektów interdyscyplinarnych. I o wystąpienie otwarcia bardzo serdecznie proszę pana podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pana doktora Piotra Dardzińskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo cieszę się z zaproszenia na to spotkanie i na udział w tym panelu i cieszę się na to, co będzie się działo w trakcie panelu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Część z Państwa już miałem okazję spotkać. Doświadczenia tych spotkań są bardzo dobre i Państwo wiedzą, że bardzo lubię w ogóle tryb dyskusyjny, deliberatywny. No więc nie ma nic lepszego jak robocze panele w kompetentnym towarzystwie, a jak patrzę na sali, to towarzystwo jest doborowe i jest jeszcze do tego w doborowym miejscu, w miejscu, które kształci kadry dla państwa, kadry, które mają najwyższe kompetencje i w tym kontekście jestem, powiem szczerze, nawet lekko zawstydzony, że mogę brać udział w panelu, którego gospodarzem jest tak zacna instytucja. Mamy rozmawiać o finansowaniu nauki i instytucji naukowych. Taka uwaga wstępna jest uwagą, która mówi o tym, że dynamika zmian rzeczywistości jest na tyle duża, że wydaje się, że znaleźliśmy się w momencie, w którym powinniśmy dokonać rewizji systemu finansowania nauki. Powinniśmy poszukiwać modelu finansowania, który w większym stopniu będzie odpowiadał na to, jak wygląda świat nas otaczający. I nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, bo słowo innowacja już jest słowem, które zaczyna mnie lekko przerażać. Słyszę je tak często w ciągu dnia i w tak różnych kontekstach, że już sam nie wiem, co myśleć o innowacji. Może to nie jest najlepsze wyznanie w ustach ministra, który jest dedykowany innowacji. Ale czasami mamy pewnego typu językowe i terminologiczne mody. Dobrze, żeby innowacja nie była modą, dobrze, żeby innowacja stała się realnym systemem. Systemem, w którym finansowanie badań, finansowanie nauki jest jednym z kluczowych elementów. Bardzo często, gdy debatujemy na temat poszukiwania nowych dróg rozwoju państwa, czy nowych dróg rozwoju szkolnictwa wyższego, czy nauki, mowa jest o różnych elementach, ale jak Państwo wiedzą, w którymś momencie pojawia się hasło finanse i tak naprawdę okazuje się, że finanse, finanse i po trzecie finanse. Czyli jeśli będą środki, to będą też efekty, mówią ci, którzy są uczestnikami tego procesu. I to na pewno jest prawda, tylko trzeba te środki jeszcze zdroworozsądkowo wydawać. Wzrost nakładów na naukę jest konieczny. Natomiast
ten wzrost na pewno nie jest w stanie się dokonać wyłącznie ze środków publicznych. Ta zmiana czy ewolucja paradygmatu finansowania nauki powinna wiązać się z tym, że nauka w coraz większym stopniu powinna być finansowana także ze środków prywatnych. Znaczy nigdy nie będziemy dysponować środkami publicznymi w takim stopniu, żeby móc całą naukę utrzymywać. Nie oznacza to, że nie chciałbym, żeby Państwo odebrali tak tę deklarację, że oznacza to wycofanie się państwa z finansowania, czy w ogóle próbę ograniczenia zaangażowania państwa. Nie, środki publiczne także powinny systematycznie wzrastać, te, które są dedykowane nauce, ale one powinny uruchamiać jeszcze dodatkowe środki, które są generowane przez sektor prywatny, przez inwestorów, przedsiębiorców, przez tych, którzy korzystają także z owoców nauki, szczególnie jeśli mówimy w kontekście instytutów badawczych. Różnica między uczelniami i instytutami jest tutaj naturalna. Uczelnie w większym stopniu będą utrzymywać się z dotacji. Instytuty badawcze zresztą już dzisiaj w większości utrzymują się z tego, co są w stanie pozyskać, czy to z grantów, czy także z procesu komercjalizacji. Rola państwa jest więc tutaj nie do przecenienia. Ono powinno być tym kołem zamachowym, ale równocześnie nie jest w stanie państwo samodzielnie odegrać roli utrzymania tego systemu. Doskonalenie systemu grantowego oraz agencji finansujących badania. W tym względzie mamy do czynienia z kilkoma problemami. Pierwszy z nich to na pewno kwestia systemu grantowego i chyba tutaj kluczowym elementem jest kwestia ekspertów, czyli kwestia oceny projektów. Modeli jest kilka. Dwie duże nasze agencje, czyli NCN i NCBR, stosują różne modele i nie jest to źle, bo mają też różne typy badań i nie powinniśmy w tym przypadku dążyć do ujednolicenia tego systemu, ale chyba też dojrzeliśmy do momentu, żeby bliżej przyjrzeć się temu, czy te metody oceny są efektywne i czy one przynoszą takie skutki, do jakich zmierzamy. Ta sytuacja na pewno trudniejsza jest w przypadku NCBR-u, dlatego że tam mamy do czynienia w wyraźniejszym stopniu i w częściej mamy do czynienia z konfliktem interesu, który ma także wymiar materialny, znaczy to są inne środki i do tego środki, które mogą służyć do generowania jeszcze większych środków. NCN, który prowadzi badania podstawowe, w naturalny sposób ten konflikt interesu jest inaczej definiowany, to jest kwestia tego, żeby nie tworzyć systemu, w którym się samofinansują czy refinansują tylko poszczególne jednostki badawcze czy poszczególne środowiska naukowców. Jakie tutaj rozwiązania zaproponować, to z całą pewnością powinny być to rozwiązania, które maksymalnie likwidują konflikty interesów i do tego otwierają środowisko eksperckie, szczególnie w przypadku NCBR-u, co w dużym stopniu się zresztą już też dzieje, na praktyków. W ogóle najlepsze w przypadku NCBR-u najprawdopodobniej byłoby przejście z systemu grantowego na instrumenty zwrotne, ale to w większości przypadków niestety nie jest możliwe, bo najlepszym weryfikatorem projektów, które mają być realizowane w kontekście potencjału komercjalizacyjnego i potencjału wdrożeniowego, jest po prostu rynek, a jeszcze dokładniej mówiąc inwestorzy, którzy są w stanie zaangażować swoje własne, prywatne pieniądze i w ten sposób zainwestować w projekty. Agencje finansujące badania powinny też w bliższym stopniu ze sobą kooperować. To czy te programy badawcze powinny być w jakiś sposób koordynowane. Nie we wszystkich oczywiście dziedzinach. Badania NCN-u na pewno będą szersze, ale byłoby marzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdyby dało się stworzyć taki system czy taki ciąg, w którym badania podstawowe przechodziłyby w badania stosowane, a potem też budowały potencjał wdrożeniowy w konkretnej, zdefiniowanej dziedzinie. Jeśli Polska jakiś czas temu aktywniła się w dziedzinie kosmicznej, to za decyzją o powołaniu odpowiedniej agencji zajmującej się kosmosem powinna pójść decyzja uruchomienia programów badawczych zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie wdrożeniowym, które są związane z kosmosem.
Inaczej jak gdyby te badania, one wiszą w powietrzu. Nie chciałbym, żeby Państwo mieli takie wrażenie, że mówię o takim czysto pragmatycznym czy merkantylistycznym podejściu nawet do badań, że one wszystkie mają się kończyć wdrożeniem i wszystkie mają kiedyś polecieć w kosmos, a wszystkie te, które nie są związane z wdrożeniami, to też powinniśmy wysłać w kosmos i nie powinniśmy się nimi zajmować. Naturalnie, jeszcze raz powtarzam, badania podstawowe są dużo szersze, ale dzisiaj nawet w tych szerokich badaniach podstawowych nie ma tych, na których efekty wdrożeniowe często oczekujemy. Tutaj pewnie konieczna by była też ściślejsza współpraca, co nie jest łatwe, między rządem a agencjami finansującymi naukę. Powiedziałem, nie jest to łatwe, bo czasami nawet wewnątrz rządu trudno jest skoordynować te polityki i zidentyfikować, co jest naszym priorytetem. Myślę, że ta praktyka dzisiaj jest lepsza niż była kiedyś. Zrównoważony rozwój polskich uczelni i instytutów. Chcielibyśmy, to chyba nie jest już jakąś tajemnicą, bo było ogłaszane w kilku miejscach. Ministerstwo chciałoby, oprócz tego, że prowadzimy ogłoszony został konkurs na ustawę o szkolnictwie wyższym i poszukiwanie tego modelu szkolnictwa wyższego będzie procesem, który będzie kreowany od dołu, to równocześnie chcielibyśmy w ministerstwie rozpocząć prace związane z restrukturyzacją instytutów badawczych. Znaczy aktualna forma funkcjonowania tych instytutów wydaje się być nieodpowiadająca na wyzwania współczesności. Bardzo często te instytuty są takim dziedzictwem, który pozostał nam po okresie, w którym istniał model przedsiębiorstwo i instytut badawczy, przedsiębiorstwo, instytut badawczy, przedsiębiorstwo, instytut badawczy. W 1989 roku przedsiębiorstwa często zniknęły, a instytuty badawcze pozostały. I rozumiemy, że one mają nawet potencjał, że gdyby się odrodziły te przedsiębiorstwa, to nawet mogłyby z nim kooperować, ale ten potencjał jest zdecydowanie zbyt rozdrobniony, jest duplujący się, ma niewielkie możliwości związane z infrastrukturą, bardzo często większe możliwości związane z potencjałem naukowym. Chcielibyśmy więc, żeby zrestrukturyzować tą organizację instytutów badawczych. Myślę, że w najbliższym czasie ministerstwo przeprowadzi, czy przedstawi tutaj jakieś propozycje. Teraz jest etap takiego raczej prac studyjnych nad tym, jak rozwiązać ten problem. Natomiast z całą pewnością w tym przypadku większa rola z perspektywy znów priorytetów rządu i priorytetów ministerstwa w dziedzinie innowacji, większą rolę będą odgrywać instytuty badawcze. Nie będziemy, czy będziemy zachęcać uczelnie do tego, żeby też w większym stopniu angażowały się w procesy komercjalizacyjne, ale uczelnie mają oprócz tego też te funkcje, które są związane z funkcjami dydaktycznymi i badawczymi. Instytuty badawcze naszym zdaniem powinny być w większym stopniu dedykowane, choć nie wszystkie ścisłej współpracy gospodarki z nauką. Finansowanie projektów interdyscyplinarnych to jest duży problem. I zasadniczo interdyscyplinarność obok mobilności i umiędzynarodowienia to jest jeden z priorytetów działań ministerstwa. No więc za oczekiwaniem interdyscyplinarności powinny być, czy tej interdyscyplinarności powinny być dedykowane odpowiednie środki, ale moim zdaniem tego się nie da zrobić bez zmiany struktury czy zasad funkcjonowania samych uczelni. Czy jeśli ta interdyscyplinarność miałaby być tylko takim mechanicznym łączeniem naukowców z różnych wydziałów, czy próbowaniem budowania projektów dedykowanych, to wydaje mi się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale przyznam się Państwu, że w tej kwestii nie podjęliśmy na razie jeszcze żadnych takich ściśle zdefiniowanych działań. Czekamy tutaj troszeczkę na to, jaki będzie efekt prac zespołów, które zaproponują nam ustawę o szkolnictwie wyższym i w tym sensie chcemy zobaczyć, od tego chcemy zacząć budowanie tego systemu interdyscyplinarności i jego dofinansowania. Tyle z mojej strony. Myślę, że wyczerpałem już chyba swój czas i bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Ministrze za ten bardzo cenny głos, który pokazuje, w którą stronę ministerstwo chciałoby podążać albo będzie podążać w kwestii finansowania nauki. Teraz bardzo proszę Panią Profesor Elżbietę Frąckowiak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, o 5-minutowe wystąpienie. Dzień dobry Państwu.
Ja reprezentuję Polską Akademię Nauk z Wydziału IV, czyli Nauk Technicznych, czyli technika związana jest mi bardzo, że tak powiem, jest mi bardzo bliska. Tak jest powiedzenie, że z pustego Salomon nie naleje, ale chyba nie można powiedzieć, że nie ma tych pieniędzy. Są te pieniądze, tylko trzeba, że tak powiem, je trochę przedystrybuować. Jeżeli 0,6 do 0,9% PKB jest poświęcane na naukę, to rzeczywiście to nie możemy mówić, nie możemy się z tego dumnie. To jest naprawdę za mało i kolejne rządy zawsze mówią, że to poprzednie były winne, także wydaje mi się, że jednak coś, nie wiem, czy rzeczywiście każdy powie, że ustawy nie można zmienić, że tak dostaliśmy z poprzedniego roku i nic z tym fantem nie można zrobić. Także być może redystrybuować te pieniądze z jednej agencji do drugiej, jednak może jest to możliwe. Czyli te procenty widzieliśmy w poprzedniej debacie. Przyznawalność grantów tych bardzo ważnych, one idą w proporcji z grantami, z procentami pieniędzy przyznawanych na naukę. Jeżeli Polska jest tak słabo finansowana, no trudno się spodziewać jakichś rewelacji. Także jesteśmy naprawdę fatalnie finansowani i chyba się wszyscy z tym zgodzimy. Finansowani na naukę, ale także jak i jako i po prostu zarobkowo też chyba dosyć kiepsko. Stąd poszukiwanie dodatkowych często zarobków, które nie stoją w parze z nauką. Także ten wzrost nakładów, widzieliśmy to dokładnie na tych w tym poprzednim panelu, jak to wyglądają te procenty. Rola państwa w budowie innowacyjnych rozwiązań. Tak patrzę tutaj, jak innowacje zrozumieć i jak tutaj się do tego odnieść, jaka jest rola państwa w tym. Innowacje to wiadomo, nowe materiały, nowe metody, nowa infrastruktura badawcza. Chyba nie możemy powiedzieć, że narzekamy na infrastrukturę badawczą, bo chyba zapełniły się te nasze laboratoria doskonałą infrastrukturą, ale chyba państwo, czyli, bo tu pisze rola państwa, państwo chyba za małą rolę pełni w tym, jak ta infrastruktura jest wykorzystywana, bo bez nowych materiałów, nowych metod i nowych używania tej aparatury, to też nie da się za wiele zrobić. Często jest ta infrastruktura i ona sobie stoi albo w pudełkach, albo to jest moje własne i nie można tego wykorzystywać. Czyli albo na takiej zasadzie, jak się dopisze 3 autorów, to można jedno badanie zrobić. Czyli ta infrastruktura, która jest, że tak powiem, jest silnym punktem innowacji, często nie jest doskonale wykorzystywana. Aparatura się starzeje. Jeżeli nawet wydatkowaliśmy ogromne pieniądze, to teraz jak one funkcjonują i czy one są rzeczywiście wykorzystywane doskonale, te aparaty? Czy one mają pracować? Ja, jak byłam we Francji na stażach badawczych, tam się zapisało w kolejkę do aparatu i aparat był wykorzystywany non-stop. A tutaj często tak jest, że od godziny 9 do 2 i potem już nikogo nie ma w laboratorium. No to akurat nie w moim, ale w innych. Często tak się zdarza. Czyli może faktycznie wydaliśmy sporo pieniędzy na innowacje, na aparatury i nie wiemy, co się z tym dzieje. Może nie wszędzie, może akurat takie są przykłady. Ale nie możemy chyba powiedzieć, że w Polsce jako takiej nie ma tej dystrybucji dosyć równo rozłożonej. Nie możemy powiedzieć, że wschodnie partie Polski są źle zaopatrzone w aparatury. Wiem, że ta infrastruktura jest, że tak powiem. Doskonalenie systemu grantowego. Są chyba 3 doskonałe instytucje, agencje badawcze, agencje finansowania, to jest FNP, o której tu nie było nic wspomniane, to jest doskonała Fundacja Nauki na Rzecz Nauki Polskiej, która akurat finansuje tych najlepszych. Najlepszych po to, żeby stali się jeszcze lepszymi. Wydaje mi się, że to jest instytucja, która rozdaje pieniądze najbardziej uczciwie, najbardziej poprawnie i widać, że osoby, które są laureatami tych grantów, one odnoszą rzeczywiście duże sukcesy. Są to często właśnie jakąś karierę, doskonałą karierę robią, dlatego że były wyłowione przez FNP, przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. No i oczywiście NCN jest tym nowym, że tak powiem, narybkiem, tylko 5 lat ma, ostatnio obchodziliśmy jego rocznicę. Też finansuje badania podstawowe, tylko podstawowe. Często robi duży błąd, bo trzyma się tak bardzo ściśle tych granic jak podstawowe. Jak ktoś napisze, że to będzie używane gdzieś w praktyce, to już jest bardzo źle. To ja się z tym od samego początku, jako że byłam uczestnikiem, akurat byłam w Radzie NCN-u przez 2 lata, ja bym się z tym nie zgodziła. Podstawowe, ale w przyszłości, że one muszą dać jakieś konkretne zastosowanie i nie powinny być tak bardzo gnębione przez to, że gdzieś tam ktoś napisze, że okej, jakiś praktyczny model będzie zbudowany z tego. Druga instytucja, NCBR. W NCBR-ze było zawsze tak, że jeżeli się ma zakład przemysłowy, jakiś konkretny przykład współpracy z przemysłem, to można dostać, że tak powiem, grant NCBR-u. Ogromne pieniądze.
często może i marnowane, z mojego doświadczenia, przynajmniej nie miałam grantu NCBR-u, ale słyszałam, że okej, wystarczy mieć kontakt z przemysłem i tak się te pieniądze jakoś przerobi, ale chyba nie zawsze to było z efektami konkretnymi. Chyba za mało było tych konkretnych innowacji, tych konkretnych wdrożeń, które mogły być. Chyba przemysł sobie wykorzystywał te pieniądze, żeby poprawić swój park maszynowy, ale chyba ta współpraca z przemysłem była bardzo zła. Według mnie, ja mam takie doświadczenie może z Francji, jako że tam sporo czasu przebywałam. We Francji nauka była finansowana takimi trzema torami. Rząd, granty i przemysł. Jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Przemysł ogromną rolę odgrywał, a tutaj właśnie wspominane było, że akurat tych środków trzeba szukać innych, może nie tylko z ogólnych, ale przemysłowi dać, że tak powiem, jakiś upust podatkowy, żeby mogli wspierać naukę. Nie ma czegoś takiego. Właśnie zakłady przemysłowe nie współpracują z nauką w ogóle, nie ma żadnego kontaktu. Nie ma doktoratów realizowanych tylko z przemysłem, co jest po prostu podstawą we Francji. Tam się robi doktoraty przemysłowe. Czasami nie można publikować tych danych, ale to nie szkodzi. To są, że tak powiem, za zamkniętymi drzwiami odbywają się obrony, ale jest współpraca bardzo duża z przemysłem. U nas bardzo rzadko nie słyszałam o doktoratach realizowanych w przemyśle. I ani jedna strona, ani druga nie jest zainteresowana taką współpracą. To jest rzeczywiście coś, co należałoby poprawić. Teraz dalej mamy zrównoważony rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych. Według mnie ten równomierność rozwoju, wiadomo, zawsze powie się, że Kraków i Warszawa to są te podstawowe, te dwa miasta, które gromadzą najwięcej funduszy i chyba najwięcej tam się dzieje. Ale przynajmniej więcej nie pamiętam, że próbowaliśmy zawsze, jeżeli była możliwość jednakowo dobrych grantów, były dwa jednakowo dobre granty, żeby tak powiem te białe plamy, to chyba no Krzysztof powie więcej na ten temat, staraliśmy się wyrównać w Polsce, żeby w miarę finansowanie tych biedniejszych regionów było również, że tak powiem, finansowane, żeby były również nie tylko te dwa główne środki, które rzeczywiście są wiodące w Polsce. Nikt nie ma chyba żadnych wątpliwości co do tego, że interdyscyplinarne badania są niezwykle istotne. Nie da się robić tylko chemii, tylko elektrochemii. Tutaj coraz to większe znaczenie mają badania interdyscyplinarne, zazębianie się jednej dyscypliny z drugą. I chyba należałoby zmniejszyć ich ilość, tak jak tutaj była dyskusja też w poprzednim panelu, że nie potrzeba już aż tyle, nie potrzeba tych rozdrobnień, a jednocześnie zazębianie, czy to biologia, chemia, matematyka, nie da się bez modelowania zrobić wielu badań, także interdyscyplinarność i finansowanie jej, poszukiwanie być może agencji, które by finansowały tylko interdyscyplinarne badania, te, które się zbiegają ze sobą. Nie wiem, jakie tutaj jeszcze propozycje mogłyby paść. To chyba na tyle. Bardzo dziękuję pani profesor za głos. W wystąpieniu i pana ministra, i pani profesor było przywoływane często Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i bardzo bym prosił o zabranie głosu pana profesora Jerzego Kąckiego, zastępcy dyrektora NCBiR-u. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, to znaczy tak, ja miałem w zasadzie tylko i wyłącznie mówić o ofercie, ale pani profesor mnie trochę sprowokowała do jednak wypowiedzi, bo... Do polemik, bo niestety nie do końca się zgadzam z panią profesor, bo znaczy pewne opinie są dość krzywdzące. To znaczy czasami jak się czegoś nie wie, to może lepiej się wstrzymać od głosu, bo powiedziałbym w ten sposób, jeżeli mówimy o budżecie, prawdą jest, że w budżecie jest obecnie 4,5 miliarda, z czego 3,5 miliarda to są pieniądze z programów operacyjnych, odpowiednio dedykowane. Zostaje nam miliard, z tego miliarda kilkaset milionów jest na obronność i zostają pieniądze na naukę. Także jeżeli teraz zajmiemy się przelewaniem z jednej agencji do drugiej, to już trochę to gorzej wygląda. To znaczy to tak przy okazji, jeżeli chodzi o współpracę z przemysłem, to wszystko zależy. Znaczy my mamy trochę inny obraz, ja zaraz o tym będę mówił. Natomiast jeżeli chodzi o... Mam równie dobry szacunek do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zresztą ona realizuje
również w tej chwili program z pieniędzy, które są z programów operacyjnych. Właśnie, także dlatego, że robi to dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o, no dobrze, do współpracy z przemysłem to wrócę, natomiast wracając teraz do początku wypowiedzi, którą miałem najpierw zaplanowaną, podstawową ofertą dla młodych uczonych jest oczywiście program LIDER. Program LIDER, który już miał 7 edycję, z 14 marca skończył się konkurs, tam 194 projekty przeszły przez, zostały zgłoszone do konkursu. No, powiedziałem trochę mniej niż w zeszłym roku było około 300. Jest to program dla młodych uczonych poniżej 35 lat z doktoratem, którzy ten doktorat zrobili nie później niż 5 lat temu. Oczywiście tam są pewne korekty, jeżeli chodzi o urlop macierzyński. Chodzi również tutaj o poziom publikacji naukowych, o poziom współpracy i pomysłu zastosowania swojego pomysłu w przemyśle i to znaczy wymaganiem jest oczywiście obywatelstwo polskie. Natomiast to jest program dla młodych uczonych, którzy rozpoczynają badania, którzy chcą stworzyć zespół, dostają około 1 200 000 złotych na 3 lata na badania, na konkretny pomysł, który zaproponują. Współczynnik sukcesu jest tak od 20 do 30%. Jak na razie no, mamy bardzo dobre efekty w tym konkursie. Oczywiście młodzi mogą startować i w innych konkursach. No, przypominam Państwu, że akurat pani Olga Malinkiewicz wystartowała w szybkiej ścieżce, otrzymała środki na finansowanie, współpracuje z przemysłem, sama jest przedsiębiorcą częściowo. Także można w ten sposób i generalnie naszą ideą jest zrobienie, to znaczy to widać najbardziej w programach strategicznych, ale nie tylko, żeby to, co my oferujemy, dawało po pierwsze interdyscyplinarność. W przypadku 3 programów strategicznych to idealnie widać, zarówno Strategmed, jak i Biostrateg, jak i Techmatstrateg, który niebawem ruszy, jak i umiędzynarodowienie, bo te zespoły się przygotowują do nowych, do realizacji projektów z horyzontu 2020. No i praca w kierunku zastosowań z przemysłem. No, to nie jest tak, że ktoś ma znajomego w przemyśle i tak dalej, no to znaczy trzeba mieć konkretny pomysł, który będzie potwierdzony przez eksperta z przemysłu, że rzeczywiście to jest pomysł, który ma szansę być zastosowany w tym przemyśle. Znaczy nie jest nic złego w tym, że ten, co opracowuje badania, już myśli o tym, jak zastosować dany pomysł. Może mu się to nie udać. Jest to pewne ryzyko, jest to ryzyko finansowania agencji. Ale jeżeli mu się uda, wtedy będzie z tego produkt dodany. Także tutaj w tym przypadku na pewno mamy dobre przykłady. No oczywiście to, czym my się musimy kierować, jeżeli chodzi o dobór obszarów, no najpierw to był tylko Krajowy Program Badań, do tego doszły inteligentne specjalizacje i do tego doszedł plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Także jeżeli my te środki trochę zogniskujemy na pewne obszary, gdzie jesteśmy dobrzy i zrobimy to tam, gdzie praktycznie jesteśmy w stanie doprowadzić do pewnego rodzaju konkretnego celu, który potem da konkurencyjny efekt, to na pewno będzie to z korzyścią dla wszystkich. Może tyle na razie. Dzięki. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Chciałbym poprosić teraz głos o zabranie młodych i poprosić doktora Konrada Osajdę, przewodniczącego Elekta Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, aby wypowiedział się w kwestii finansowania nauki z perspektywy młodych naukowców.
Konrad Osajda, Akademia Młodych Uczonych PAN i Uniwersytet Warszawski. W swojej wypowiedzi nie chciałbym koncentrować się na tym, iż pieniędzy na naukę jest za mało, bo co do tego się zgadzamy i powinno ich być więcej. Natomiast chciałbym wskazać, odwołać się do fragmentu wypowiedzi pani profesor Frąckowiak i zastanowić się, czy to, co jest, można lepiej, efektywniej wydać. Przede wszystkim, patrząc na system finansowania nauki, wydaje się, że bardzo wyraźnie, jeszcze wyraźniej należy dążyć do rozdzielenia zasad finansowania nauki w rozumieniu badań naukowych i dydaktyki. Spójrzmy na te dwie sfery odrębnie. Jeżeli chodzi o finansowanie dydaktyki na poziomie uczelni wyższych, to aktualnie ten styl finansowania zbliżony jest do szkolnictwa niewyższego. Mianowicie dotacja związana jest z liczbą uczących się. Tymczasem warto byłoby wrócić do zasady rzymskiej non multa sed multum, czyli nie dużo, ale gruntownie, i postawić przede wszystkim na jakość. Jak to zrobić? Po pierwsze, zmniejszając liczbę uczelni, które mogą nadawać stopnie. W jaki sposób zmniejszając? Utrudniając im uzyskiwanie prawa do nadawania stopni przez podwyższenie limitów samodzielnych pracowników naukowych z pierwszym miejscem pracy w danej uczelni. Dalej, należałoby wysokość finansowania dostosować nie tylko do liczby uczących się, ale do jakości absolwentów. Są różne mierniki tej jakości. W niektórych naukach, na przykład egzaminy państwowe, jak w naukach medycznych czy w naukach prawnych, bądź inne. Wtedy im uczelnia kształci lepiej, tym powinna dostawać więcej. Dalej, mechanizm finansowania dydaktyki należałoby powiązać z jakością kadry uczącej, pracującej na tej uczelni. Im uczelnia swoim studentom oferuje kadrę lepszą, tym więcej na kształcenie powinna dostawać. Wreszcie wydaje się całkowicie nietrafiony pomysł związany z finansowaniem studiów doktoranckich, bowiem powoduje on sprzedaż marzeń, emptio spei, jak powiedzieliby prawnicy, to znaczy mnożenie doktorantów, którzy mają przynosić dochód uczelni, a nie zostawać naukowcami. Jak należałoby to zrobić? Stosując model grantowy. Doktoranci z całego kraju startowaliby w konkursie na pieniądze na projekt doktorski, dopiero po ich uzyskaniu wybieraliby uczelnie, miejsce, gdzie taki projekt by chcieli realizować. Wzrasta jakość doktoratów, wzrasta konkurencyjność uczelni. Teraz dwa słowa o finansowaniu nauki, czyli tej drugiej ścieżki. Przede wszystkim konieczne wydaje się mocne odróżnienie finansowania naukowca i prowadzonych przez niego badań od finansowania jednostek naukowych jako miejsca, gdzie badania są prowadzone. Bowiem w niektórych dyscyplinach, zwłaszcza w naukach społecznych, humanistycznych, wykształcenie takiego miejsca, które będzie miało odpowiednią bibliotekę, tego się nie da zrobić choćby z jednego ogromnego grantu, bo to nie polega na tym, że kupi się drogą aparaturę. To wymaga lat stabilnego finansowania. Więc z perspektywy finansowania dobrych jednostek naukowych, długotrwałe, stabilne finansowanie. Z perspektywy finansowania naukowców i prowadzonych przez nich badań, przede wszystkim system grantowy jako promujący jakość, ale rozróżnienie w jego ramach, silniejsze niż jest obecnie, badań krótkoterminowych, 2-5 lat, i badań o szerszym zakresie czasowym, dłuższych, 8-10 lat, bo tutaj pewna luka się pojawia. Ponadto w obecnym systemie wydaje się, że jest pewna luka, jeśli chodzi o ofertę do różnych grup wiekowych naukowców. Zdecydowanie przeważają programy oferowane do najmłodszych naukowców, którzy, jeżeli są dobrzy, no to zostaną kiedyś naukowcami w średnim wieku i dalej. Wydaje się, że tu należałoby się zastanowić, jak ten system zmodyfikować. Podsumowując zatem, wydaje się, że oczywiście potrzebne są dodatkowe środki na naukę. To nie podlega dyskusji, ale przede wszystkim, i to można zrobić już teraz, relatywnie łatwiej, można przeksięgować środki, które są, tak, aby promowały one jakość, aby finansowanie nauki nie było celem, ale środkiem do celu. Dziękuję. Bardzo dziękuję i
Poproszę pana profesora Krzysztofa Nowaka z Rady Narodowego Centrum Nauki, które również zostało już przywołane w dyskusji, chociażby przez panią profesor, o zabranie głosu. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Ja nie będę dużo mówił o samym NCN-ie. Myśmy mieli ostatnio 5-lecie. Powiem tylko tyle, że tworząc NCN, Rada miała gdzieś tam z tyłu głowy pomysł taki, żeby pójść drogą ERC i myślę, że to przynajmniej po tym 5-leciu widać, że tak było. Odniosę się do tych punktów, które tutaj mamy wypisane jako hasła. Po pierwsze finansowanie. My jesteśmy małą częścią, czy rozdzielamy małą część tych pieniędzy, które idą na naukę. To jest około 12-13% tego, co idzie w budżecie nauki. I ten budżet jest, czy był dość stabilny. W ubiegłym roku on wzrósł jeszcze za poprzedniego rządu. Aktualny rząd to utrzymał. I myślę, że gdybyśmy przez najbliższe lata mieli tego typu wzrosty jak tegoroczny, to jesteśmy w stanie utrzymać finansowanie czy stopień sukcesu na poziomie 25% grantów, które są składane. Zatem nas interesuje w NCN-ie nie tyle, ile mamy pieniędzy dziś, a ile będziemy mieli pieniędzy za rok, dwa i trzy, a czasami za pięć, bo niektóre granty są 5-letnie. Zatem ten stały, nawet niewielki, ale stały wzrost, który pozwoli nam na rozwijanie działalności. Jeśli chodzi o doskonalenie systemu grantowego, to Państwo wiecie, że my mamy dość dużo konkursów. My mamy konkursy skierowane dla młodych, od tych, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora, jak również dla tych, którzy są po doktoracie. Takie konkursy mamy dwa, one w tej chwili troszkę się zmieniły, czyli mamy dla ludzi do 7 lat po doktoracie, mamy dla ludzi do 12 lat po doktoracie, po to, żeby tworzyli zespoły. Po ostatnich dyskusjach, a to poniedziałek ubiegłego tygodnia, przewodniczący Rady i dyrektor byli w ministerstwie i takie dyskusje były tam prowadzone. Myśmy już zaczęli dyskusję w Radzie, będziemy próbowali te nasze konkursy dla młodych, czyli Sonata i Sonata Bis, rozszerzyć. To znaczy chcemy pójść w kierunku takim, jak jest w Holandii, 3x V, będzie u nas 3x S, czyli będzie symfonietta, potem będzie symfonia, potem będzie sonatina, sonata i sonata bis. Zatem chcemy to zrobić tak, żeby ludzie pomiędzy zrobieniem doktoratu, a 3 latami po doktoracie, nie konkurowali z tymi, którzy są między 3 a 7, a potem do 12 lat. To jest to, co jest istotne. Jeśli chodzi o finansowanie tych doświadczonych naukowców, to jednak mamy bardzo, to jest największy konkurs, jaki mamy, czyli konkurs Opus i tutaj najwięcej pieniędzy idzie właśnie w tym strumieniu, 2 razy do roku konkurs Opus jest ogłaszany. Jeśli chodzi o ten zrównoważony rozwój polskich uczelni, mnie czasami denerwuje, jak ktoś mówi, że tak, no najwięcej bierze Warszawa i Kraków, ale policzmy to na osoby, które są zatrudnione w nauce w tych ośrodkach. Przecież ośrodek warszawski, ośrodek krakowski, ośrodek poznański, pewnie jeszcze Wrocław, to są największe ośrodki naukowe w Polsce i tam jest duża koncentracja ludzi, którzy występują. Jasne, że w tych ośrodkach są również ci, którzy zdobywają granty bardzo systematycznie, no bo mają najlepszy dorobek. A jeżeli idziemy w kierunku jakości, to będziemy patrzyli na dorobek. Jeśli byśmy policzyli, że tak powiem, na głowę zatrudnionego w nauce, to może by się okazało, że tak wcale Warszawa czy Kraków nie odstaje tak drastycznie od pozostałych ośrodków. Natomiast my mamy świadomość, że są ośrodki, w których, które są młodymi ośrodkami, nieokrzepłymi ośrodkami, w których tradycja pisania wniosków o granty jest zdecydowanie mniejsza. Ale z tych ośrodków jest bardzo dużo, tak jak z niektórych dziedzin, w których tradycja pisania grantów jest też nieugruntowana, jest bardzo dużo wniosków młodych ludzi. No oczywiście w konkurencji oni często przegrywają i stąd już od lat zastanawiamy się nad czymś takim, żeby zrobić konkurs na małe granty, zadaniowe, niewielkie zadanie rzędu 20 tysięcy, może 30 tysięcy w zależności od dziedziny nauki. Pisze wniosek na zrobienie czegoś i deklaruje, czym to rozliczę. Jeżeli takie wnioski byśmy puścili, które oczywiście będą,
My przyznajemy około 2000 grantów rocznie. Przypuszczamy, że takich grantów małych byśmy przyznawali 1000 rocznie. W związku z tym nam jest potrzebny, są potrzebni ludzie do obsługi, ale tutaj mamy deklarację ze strony ministerstwa, że będziemy w tę stronę szli. Jeżeli będą małe granty dla osób, które jeszcze nigdy nie dostały grantu, które chcą budować sobie ten swój życiorys grantowy, to myślę, że to powinno zadziałać. Czy my się doskonalimy? No doskonaliliśmy się od samego początku, tak że większość koleżanek i kolegów mówiła, żebyśmy się już przestali doskonalić, bo ciągle zmieniają się jakieś rubryki w naszych wnioskach. No one się zmieniały, dlatego że te zmiany były wymuszone przez środowisko. Tak? Czasami nam się w głowie nie mieściło, co można próbować robić we wniosku grantowym. Natomiast jeśli chodzi o projekty interdyscyplinarne, to czy w ogóle o interdyscyplinarność, to z tym mieliśmy problem. My mamy taki projekt, który się nazywa Symfonia i ten projekt jest ogłaszany raz do roku na takie duże do 7 milionów złotych granty właśnie interdyscyplinarne. Tylko jakoś tak się dziwnie składa, że zawsze ta interdyscyplinarność kończy się tak przynajmniej w 80% na naukach biologicznych. I praktycznie rzecz biorąc, zaczynamy się zastanawiać, co zrobić, żeby spróbować jednak namówić ludzi do działań takich klasycznie interdyscyplinarnych, a nie, że biochemik-chemik tak, współpracuje z biochemikiem-biologiem, bo to żadna interdyscyplinarność. No jeden jest chemik, drugi jest biolog, ale obaj są biochemikami. W związku z tym, z tą interdyscyplinarnością w Polsce będzie problem. Ja jeszcze chcę na koniec powiedzieć o tym, o czym było na pierwszym panelu, a co nas też dotyczy. Mianowicie mamy mało grantów z ERC, no ale w ostatnim konkursie dwóch naszych laureatów grantu Sonata i Sonata Bis, no z nauk matematycznych, tak, czy informatyki teoretycznej, dostało granty ERC. I wyraźnie mówili, że to tylko dzięki temu, że byli finansowani przez jakiś czas z naszych grantów. Idziemy dalej. Na spotkaniu z ludźmi z ERC mieliśmy rozmowy. Jesteśmy w trakcie rozmów na temat takich grantów wyjazdowych. Chcemy, znaczy ERC nam gwarantuje, że ci, którzy dostali granty ERC, przyjmą ludzi z Polski. Po to, żeby oni no, podszlifowali te swoje umiejętności w składaniu grantu. Żeby coś ewentualnie tam zobaczyli, żeby czegoś się nauczyli. My chcemy to finansować. My będziemy tych ludzi zbierali w Polsce. Będziemy do panelu brali ludzi, którzy byli w panelach ERC, żeby oni wiedzieli, czy oni mają szansę za rok czy za dwa, żeby złożyć grant ERC. I to też zaczynamy robić po to, żeby jednak zwiększyć ten sukces polskiej nauki właśnie w tych prestiżowych grantach. I myślę, że to jest tyle, co chciałbym powiedzieć na temat Narodowego Centrum Nauki. Bardzo dziękuję panie profesorze za ten głos i bardzo proszę o głosy państwa w kwestii finansowania nauki. Jeśli podniosą państwo rękę, podamy mikrofon i bardzo proszę o przedstawianie się. To jest na potrzeby nagrania. Bardzo proszę o głos. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Janusek, jestem członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na debatę w dniu dzisiejszym. Chciałbym parę słów powiedzieć, na początku ustosunkować się do wypowiedzi dotyczącej funkcjonowania NCBR. Proszę Państwa zwrócić uwagę na dynamikę zmian i ilość programów prowadzonych przez NCBR. Działamy bardzo szybko i reagujemy na wszystkie sygnały, jakie przychodzą do nas z rynku, od środowisk naukowych. Staramy się dostosowywać te programy tak, żeby każdy mógł znaleźć coś w tych programach. Druga sprawa jest taka, że bardzo często padało tutaj sformułowanie projekty interdyscyplinarne. Pozwoliłbym sobie powiedzieć, że jest to dosyć sztuczne określenie. Tak jak my podchodzimy do grantów, podchodzimy z punktu widzenia realizacji celów grantowych. Jeżeli do realizacji celu potrzebny jest biolog,
lekarz, materiałoznawca, to jest w gestii lidera projektu, żeby stworzyć zespół, który ma uzupełniające się kompetencje, aby na koniec dnia zrealizować projekt, i który zostanie wdrożony, bo taka jest nasza idea. Teraz, ponieważ temat naszego spotkania to jest młodzi naukowcy, pan profesor Kącki wspomniał nasz projekt LIDER, który jest dostosowany do potrzeb i do oczekiwań młodych naukowców, nawet w takim zakresie, że zrezygnowaliśmy z obowiązku wdrożenia, a oceniana jest sama realizacja projektu. Druga sprawa jest taka, że wprowadziliśmy możliwość prowadzenia badań podstawowych ze względu na analizę problemu i wykrycie dużego ryzyka realizacji tego problemu. Trzecia sprawa jest taka, zaproponowałbym Państwu podejście, które jest bardzo często stosowane w środowiskach biznesowych. Każdy projekt ma trzy czynniki, które wpływają znacząco na sukces jego realizacji. I to powiem w kolejności ich ważności. To jest zespół, to jest pomysł i to są pieniądze. Żaden pomysł nie zostanie zrealizowany bez zespołu, odpowiednich kompetencjach i motywacji. Natomiast pieniądze są tylko środkiem do osiągnięcia tego celu. Także można podsumować w ten sposób, że inwestujemy w ludzi. Te pieniądze grantowe to są inwestycja w ludzi. Także przydzielając pieniądze na realizację wniosków grantowych, ze względu na ich charakter, zawsze dokonywana jest pewna analiza ryzyka. Ta analiza musi również uwzględniać... Bardzo bym prosił o podsumowanie tak. głosu. Dobrze. Proszę Państwa, pierwsza sprawa jest taka. Dajmy tym młodym naukowcom maksymalną samodzielność. Nawet w takim zakresie, że jeżeli ktoś przynosi pieniądze do instytucji badawczej, powinien być wręcz uprzywilejowany. Druga sprawa jest taka, wspomagajmy ich w zakresach administracyjnych, wspomagajmy ich w doszkalaniu, na przykład w zakresie pełnienia funkcji zarządczych w projektach, umiejętności miękkich, wspomagajmy ich w tworzeniu sieci powiązań pomiędzy równie ambitnymi i dobrymi specjalistami. To już się dzieje, jest Top 500 Innovators, są stowarzyszenia głównych programów grantowych realizowanych w Polsce. I trzecia sprawa jest taka, młodzi, ale i nie tylko młodzi naukowcy, potrzebują wsparcia ze strony specjalistów od biznesu, także zapewnmy im tą swobodę działania, która da im maksymalne wsparcie i poprowadzi na tej trudnej ścieżce, która połączy naukę i biznes. Powiem tylko tyle. Daliśmy w bardzo proszę o podsumowanie. Ostatnie słowo, że daliśmy bardzo dużą swobodę w programie LIDER i na 179 projektów, które zostały uruchomione, 83 zakończone, mamy 128 wdrożeń. To jest bardzo często więcej niż jedno wdrożenie na projekt, z tym, że indeks Hirsza liderów podniósł się średnio o 2-3 punkty, a nawet 7 w trakcie realizacji projektu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos. Tu widziałem jeden i drugi, tu widziałem głos Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jeśli mógłbym poprosić o zabranie głosu i przypomnę o naszym gadżecie technicznym, który odlicza 3 minuty przeznaczone na głos. Bartłomiej Skowron, Akademia Młodych Uczonych i Artystów. Ja, proszę Państwa, chciałbym wrócić jeszcze do tego problemu harmonii przedustanowionej, to znaczy problemu, o którym wspominał w swojej reprymendzie pan profesor Woźnicki, problemu, który poruszał również w swojej przekonującej wypowiedzi pan profesor Pałys i który również w wypowiedzi przekonującej poruszył pan profesor Urbaniak z Akademii Młodych Uczonych. Otóż idzie o zatrudnianie, finansowanie w sensie zatrudniania na polskich uczelniach. Wydaje się, że wszyscy się zgadzamy z tym,
niezbadanym w zasadzie jeszcze zjawiskiem ustawionych konkursów. Wszyscy moi rozmówcy również tutaj się na to zgodzili. Żyjemy, proszę Państwa, w dwóch rzeczywistościach. Pan profesor Woźnicki zapowiadał jakieś zmiany i prace na ten temat i faktycznie powinniśmy coś z tym zrobić. Dlaczego? Dlatego, że to jest demoralizujące, w szczególności dla młodych. I chciałbym przedłożyć Państwu cztery propozycje. Propozycje myśli do dyskusji. Pierwsza propozycja jest taka, aby nie rozpisywać niepotrzebnych konkursów. To jest częściowo już zrobione przez w obowiązującej ustawie. Co jeszcze trzeba tam ewentualnie dopisać, to jest kwestia takiej szczegółowej analizy. Druga myśl jest taka, i tutaj pozwolę sobie znowu wspomnieć pana profesora Pałysa, to jest równowaga pomiędzy stabilnością a mobilnością, bardzo ważna myśl, jak sądzę, którą należałoby też tutaj też wziąć pod uwagę. Musimy zrozumieć pewne procesy, procesy społeczne też, które zachodzą i których nie da się kontrolować odgórnie, jak sądzę, w przypadku zatrudniania na stanowiska naukowe, czyli powołując się jeszcze raz teraz na profesora, na prezesa PAN, myślę, że fundamentalną wartością faktycznie jest samodzielność i wolność uczonych, w szczególności profesorów, czyli też możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, aczkolwiek po drugiej stronie tej równowagi no musi być coś, jakiś mechanizm, który będzie w jakimś sensie, no powiedzmy, kontrolował praktyki niedobre, w ogólności mówiąc. I teraz sądzę, że takim rozwiązaniem mogłaby być pełna przejrzystość konkursów, to znaczy publikacja pełnej dokumentacji konkursowej na stronach instytucji rozpisującej konkursy. To znaczy imienia i nazwiska, a przynajmniej liczbę kandydatów, dorobek kandydatów i CV-ki kandydatów, które i tak są publikowane na stronach prywatnych, najczęściej uczonych, i uzasadnienie decyzji wraz z składem komisji rekrutujących. Czyli mielibyśmy taki rodzaj oddolnej, powiedzmy, kontroli, środowiskowej kontroli konkursów. I druga rzecz to jest, i to jest między innymi proponowane w ekspertyzie mobilności przygotowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN, to jest takie rozwiązanie, żeby do komisji rekrutacyjnych zapraszać zewnętrznych ekspertów, być może ludzi związanych z organizacjami czy reprezentujących organizacje pozarządowe. To jest kolejny pomysł, który między innymi jest omawiany w RMN-ie. Ostatnia rzecz, którą chciałbym dodać, to jest jeszcze, powiedzmy, promocja dobrych praktyk. To znaczy zatrudnianie, i jedną z takich praktyk, jak sądzę, dobrych, jest to, z czym się często nie spotykamy chyba u nas, że konkursy czy zatrudnianie jest pasywne. Chciałbym prosić o skupienie się. To jest ostatnie zdanie. To znaczy, że nie tylko otwieramy konkursy i czekamy, ale też myślmy o komitetach, które wyszukują kandydatów na pewne stanowiska. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos i poproszę pierwszy, i tam głos pana dyrektora również widzę. Dominik Antonowicz, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, czyli tej instytucji, tego ciała, które stara się definiować doskonałość w nauce i też ma pośrednio wpływ na poziom finansowania jednostek, zwłaszcza instytutów badawczych i instytutów PAN. Mam dwa duże pytania. To znaczy, po pierwsze, chciałbym usłyszeć, kogo chcemy finansować. To znaczy, czy chcemy finansować uczelnie w sensie strukturalnym, czy wydziały tak, jak są teraz? Jeżeli tak, to sprzyja oczywiście braku interdyscyplinarności, no bo każdy wydział zamyka się w sobie. Porównujemy wydziały, które są najczęściej my nazywamy to monoowocowe tak naprawdę, jak są wieloowocowe, to wtedy są problematyczne, jak to porównać ze sobą, no bo każdy z nich może mieć inne wzory publikacyjne. To jest fundamentalne pytanie, bo to trzeba się zmierzyć z historią i Humboldtem. Tradycyjno humboldtowskie uniwersytety były właśnie ustawione pod dydaktykę na bazie jakby narzędzi, które się używa, a nie problemów, które się rozwiązuje. No. I to żaden rząd od 1989 roku nie zdołał się z tym zmierzyć skutecznie. Odpowiedzieć na to pytanie. Druga rzecz to jest, kogo chcemy finansować w kontekście, czy chcemy finansować tylko najlepszych, czy chcemy finansować najlepszych i dobrych, czy najlepszych, dobrych i też bardzo przeciętnych.
mając ograniczoną ilość środków, trzeba się zdecydować, tak? Bo to jest decyzja polityczna i tutaj jakby jest, korzystając z obecności pana ministra, jakby staram się wrzucić ten kamyk do ogródka, choć to jest nasz wspólny problem. Kogo, tak powiem, władza publiczna chciałaby finansować? A na kogo już po prostu może nas nie stać na finansowanie wszystkich, którzy coś tam robią, tak, w nauce? Może tylko warto najlepszych. A może nie, może byśmy wszystkim dawać szansę, tak? Na świecie raczej się koncentruje środki, ale to nie chodzi o to, żebyśmy kupowali inne rozwiązania. I to są dwa, moim zdaniem, bardzo, bardzo zasadnicze pytania, które się trzeba zmierzyć jakby już teraz, tak, żeby do tych szczegółowych rozwiązań się dopiero dostosować. I trzecie moje pytanie już do pana ministra, tak w szczególności bardzo szczegółowe, czy jest możliwość, aby ocena dokonywana przez KEIN była, w sensie administracyjnym, była wyjęta spoza reżimu KPA, to znaczy, żeby biedne sądy, wojewódzkie sądy administracyjne nie decydowały o tym, czy dana monografia jest wybitna, czy nie, dlatego że ministerstwo z Kretesem przegrywa sprawy sądowe, o czym my próbujemy komunikować, ale to jest sprawa dość fundamentalna, bo ocena wystawiana przez KEIN, właściwie przez ministerstwo, jest fundamentalnie podważana w sądach wojewódzkich, sądach administracyjnych i ministerstwo przegrywa. To znaczy cała ta nasza praca idzie na marne, bo jednostki wiedzą, że w sądach, gdzie sędziowie nie zdają sobie sprawy, czy coś z mikrobiologii jest lepsze od czegoś innego, po prostu przyznają rację jednostkom. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan minister i pani profesor na zakończenie tego panelu podsumuje w kilku słowach nasze dyskusje. Mam nadzieję, że wówczas będzie czas na krótkie odniesienie się do tego pytania i bardzo poproszę o głos pana dyrektora Krasińskiego. Głos pana rektora również, pana rektora Połesa również widziałem, także za chwilę pozwolę sobie przekazać. Dziękuję bardzo. Ja chciałem spojrzeć na kwestię finansowania w obszarze badań i innowacji takiej z perspektywy troszkę europejskiej. Jak wiemy, każdy kraj członkowski inwestuje swoje środki krajowe, to są środki publiczne i środki prywatne, ale też wszystkie kraje uczestniczą, łącznie z Polską, od 1984 roku, Polska od kilkunastu lat, w implementacji programów ramowych. I te programy są finansowane z naszego wspólnego budżetu Unii Europejskiej. Tam przypominam, że przekazujemy też corocznie swoją składkę proporcjonalną do naszego produktu krajowego brutto. I tutaj patrząc z tej perspektywy jakby naszego poziomu finansowania badań, jak to się przekłada też na naszą aktywność właśnie w programach ramowych, to, co Komisja Europejska nam już od dawna jakby tak przedstawia, wypomina, to jest właśnie kwestia tego niskiego poziomu inwestowania w sferę B plus R na poziomie krajowym. W szczególności pojawiają się takie głosy, że dla osiągnięcia pewnej masy krytycznej potrzebny jest 1% poziom, jeżeli chodzi o środki publiczne i tak dalej. W każdym razie Komisja nam pokazuje, że jeżeli weźmiemy to dofinansowanie, mamy teraz aktualne statystyki z horyzontu 2020, które otrzymują polskie podmioty aktualnie w horyzoncie właśnie 2020, odniesiemy to do miliona euro przy naszego krajowego GERD-u, to mamy wskaźnik na poziomie Niemiec i Francji na przykład, tak? Druga sprawa pokazuje nam się, gdzie jesteśmy w rankingu innowacyjności i tak dalej, a horyzont to jest program badań i innowacyjności, czyli my jakby wszystko wiemy, diagnoza jest znana i jak najbardziej trzeba zacząć wprowadzać te systemowe zmiany, żeby pokonać i bariery systemowe, ale też na poziomie organizacyjno-instytucjonalnym, na poziomie naszej mentalności, motywacji naukowców i tak dalej. Teraz przesłanie dla młodych naukowców, jakby z mojej strony, myślę, że ze strony sieci KPK, przede wszystkim jest takie, że no wyznacznikiem doskonałości naukowej w ramach tych karier, które sobie jakoś planujemy, na pewno jest ta aktywność w wymiarze europejskim i aktywność w horyzoncie 2020. Trzeba patrzeć na to bardzo strategicznie. Komisja już uruchamia pracę nad przygotowaniem nowego programu ramowego, 9. programu ramowego. Moim zdaniem dla ambitnych naukowców to pewnego rodzaju przymusem jest to, żeby się zainteresować takim programem i tam być aktywnym, bo tam są nie tylko pieniądze, nie finansowanie, ale tam rzeczywiście wchodzi
wchodzi się w bardzo ciekawe tematy, w ciekawe sieci współpracy się rozpoznawalnym, ale też się publikuje publikacje międzynarodowe, patenty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest Panie to, dyrektorze, abyśmy... bardzo poproszę o podsumowanie. Dobrze, więc drugie przesłanie. Potrzebujemy młodych naukowców, dlatego że to też nam komisja wypomina, mamy relatywnie za mało naukowców w ogóle, tak? Mamy za mało fachowców od zarządzania badaniami. Analizując zarówno krajowe programy, jak i programy międzynarodowe, powinni być młodzi naukowcy też aktywni jako eksperci, czyli na poziomie tworzenia polityk badawczo-innowacyjnych, na poziomie bycia ewaluatorami w tych projektach. I ostatni głos taki, to nie czekajmy na efekty naszych zmian systemowych, które robimy, ale już się włączajmy, interesujmy tym programem ramowym Horyzont 2020 i tutaj oczywiście zapraszamy pierwszy kontakt nasza sieć KPK. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora. Ja chciałem powiedzieć o trzech rzeczach, ale właściwie o jednej powiedział już pan doktor Antonowicz, mianowicie pytanie dosyć fundamentalne, czy finansując naukę kierujemy te pieniądze do konkretnych wydziałów, czy do uczelni. Dlatego, że w tej chwili tendencja do dzielenia na coraz mniejsze jednostki naukowe, coraz bardziej wyspecjalizowane, powoduje, że rzeczywiście finansowanie też zaczyna się rozpadać na coraz mniejsze fragmenty. I z tego punktu widzenia uczelni jest w ogóle trudno prowadzić jakąkolwiek politykę naukową, ponieważ pieniądze na naukę są w wydziałach, a nie w rękach kierownictwa uczelni. Natomiast druga rzecz, która jest też istotna, to jest równowaga pomiędzy finansowaniem konkretnych zadań, czyli grantów, i finansowaniem infrastruktury, czyli tego, gdzie te granty są wykonywane. Zarówno w naukach społecznych, tam jak dzisiaj była mowa o bibliotekach, to także w naukach technicznych i w naukach ścisłych utrzymanie infrastruktury jest rzeczą konieczną do tego, żeby mogły być prowadzone badania. Natomiast to finansowanie, te koszty infrastruktury są również bardzo duże. Toczy się od lat dyskusja dotycząca wielkości kosztów pośrednich w grantach naukowych. Koszty pośrednie to jest właśnie to, co pozwala utrzymywać tą infrastrukturę i mimo tendencji do obniżania kosztów pośrednich, tendencja powinna być odwrotna, podwyższania kosztów pośrednich, gdyż dopiero wtedy grant przyniesiony przez konkretnego naukowca pozwala również na zapewnienie mu właściwych warunków pracy ze strony instytucji. Inaczej znika nam takie źródło finansowania. A więc ten montaż finansowy na poziomie uczelni, który musi brać pod uwagę i pieniądze grantowe przeznaczone na konkretne zadanie, koszty pośrednie i pieniądze na funkcjonowanie, takie jak na przykład badania statutowe, one muszą być w równowadze. I ostatnia rzecz, to bardzo dobrze widać wtedy, kiedy mówimy o tym, że uczelnie powinny, czy też instytucje powinny wspierać tych, którzy są zdolni, którzy mają duże osiągnięcia w bardzo wczesnym wieku. Do tego musi być właściwe źródło finansowania. I tu jest olbrzymia różnica między Polską Akademią Nauk i uczelniami. Dlatego, że w przypadku osób, które prowadzą działalność stricte naukową, uczelnie muszą finansować tak naprawdę etaty tych osób z pieniędzy dydaktycznych. Z kolei instytuty panowskie mają narzędzie do finansowania tych etatów z pieniędzy naukowych. I proporcja pomiędzy częścią pieniędzy, które trafiają do Akademii Nauk w wyniku tak zwanego podziału pierwotnego i do uczelni, powoduje, że znacznie łatwiej się rozwijać jest młodemu naukowcowi w instytutach panowskich niż w uczelniach. Ale to nie dlatego, że taka jest polityka czy taka jest chęć, tylko to wynika po prostu z twardych rachunków. Bardzo dziękuję za ten głos i poproszę teraz pana ministra o zabranie głosu i jeśli jest taka możliwość odpowiedzi na część pytań, które padły. Znaczy, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, kogo finansujemy do końca, bo zastanawiałem się nad tym, że to jest tak, że to nie jest pytanie tylko kogo, ale także i co finansujemy i jeszcze gdzie finansujemy, trochę podsumowując to, co Państwo powiedzieli, bo rozumiem mocny akcent zatrudnieniowy, on jest naturalny, ale pani profesor wspomniała też o tym, że jest kwestia utrzymania infrastruktury badawczej. Pan profesor, pan rektor wspomniał o obowiązku dydaktyki i tego, że to są też pewne, to też trzeba utrzymać, tak, tę naukę
ci naukowcy nie wezmą się też znikąd, znaczy nie traktujmy też studentów jako, znaczy nie traktujmy uczelni wyższych jako fabryk, które miały tylko i wyłącznie produkować ludzi z wyższym wykształceniem, ale traktujmy je jako także miejsce, gdzie rodzą się przyszli naukowcy. W tym sensie też jest to element finansowania nauki, finansowania dydaktyki jest też elementem finansowania nauki. Powiedziałbym więc tak, że na pewno musimy rozstrzygnąć i rozważyć właśnie, jaką infrastrukturę utrzymujemy i z czego ją utrzymujemy. Jacy naukowcy i w jakiej formule korzystają z tej infrastruktury i jakiego typu prowadzą badania, czyli też do czego te badania służą. Określenie służą nie sugeruje tutaj już znowu wspomnianego przeze mnie wielokrotnie wątku komercjalizacji, bo one mogą służyć po prostu badaniom podstawowym. Ale wydaje mi się, że też brakuje współcześnie, my bardzo często koncentrujemy się na tym, pomimo postulatu jakościowego, koncentrujemy się na tym, ilu mamy naukowców i gdzie tych naukowców mamy, i nawet ile grantów mieliśmy i nawet ile zalokowaliśmy środków na te granty. No i nawet jak mamy jakieś wdrożenia, to też nie zastanawiam się nad tym, czy te wdrożenia do tego służą, znaczy, czy my wdrażamy w dziedzinach, w sektorach, czy w dyscyplinach, żeby już użyć określenia naukowego, w których budujemy jakieś przewagi. I dodałbym w tym sensie, nie tyle odpowiedziałbym na pytanie, ale dodałbym jeszcze pytanie, no dobrze, ale które dyscypliny powinniśmy finansować? Powinniśmy finansować wszystkie, czy tylko te, w których jesteśmy najlepsi? A jeśli te, które jesteśmy najlepsi, to jak zdefiniować te, które jesteśmy najlepsi? Bo to jest trochę odpowiedź na pytanie, czy finansujemy tylko najlepszych, czy finansujemy tylko średnich. Naturalna odpowiedź jest jasna, jak mamy ograniczoną liczbę środków, to finansujemy tylko najlepszych. Ale sami Państwo mają poczucie, że to jest wylanie dziecka z kąpielą. Nie da się zbudować systemu, który się składa wyłącznie z najlepszych. Ten system naukowy też jest pewnym systemem. Najlepsi badacze z natury rzeczy nie do końca są zaangażowani albo nie są dydaktykami, co są gotowi podjąć trud prowadzenia 240-360 godzin pracy ze studentami. My musimy zbudować cały ten system. Ja nie jestem w stanie, jak gdyby Państwu w takiej krótkiej odpowiedzi wprost odpowiedzieć. Na pewno na polskich uczelniach i w polskich instytutach i w polskim systemie nauki wbrew temu, i to będzie zaskakująca konstatacja na koniec, że właściwie pani profesor wspomniała też o tym, ja jestem w takiej sytuacji, że w naturalny sposób mógłbym powiedzieć, że wszystkiemu winny jest poprzedni rząd, choć tego nie powiedziałem. Nie powiedziałem tego. Nie powiedziałem, że wszystkiemu jest winny poprzedni rząd, bo to jest dosyć prosta odpowiedź, ale jestem zaskoczony tym, że spotykam się dzisiaj bardzo często z dużo krytyczniejszym spojrzeniem na zarówno polskie uczelnie, jak i polską naukę, samych naukowców. I to jest dobra postawa, bo ta postawa krytyczna jest postawą gotowości na to, żeby zmieniać. Ale z drugiej strony zaskakuje mnie często to, że nie dostrzegamy tego, że jednak się zmienia. Bo algorytm dzisiaj wypłacania środków na uczelnie nie jest uzależniony wyłącznie od ilości studentów. Znaczy my od tego paradygmatu ilość versus jakość już odeszliśmy, znaczy z preferowania ilości. Być może ten proces jest za mało widoczny, żeby iść w kierunku jakości. Może go należy przyspieszyć, ale jednak tu się coś wydarzyło. Państwo rozmawiali w pierwszej części o doktoratach wdrożeniowych, przepraszam, o w ogóle ścieżkach kariery. W ogóle to jest dla mnie dużo bardziej interesujący temat. Po pierwsze, rzeczywiście ministerstwo chciałoby tu zrobić małą rewolucję. Wielkość i małość, bo ile można mówić o małych rewolucjach, polega na tym, że możliwości robienia tych doktoratów już istnieją, tylko jakoś dziwnie się ich nie robi. Zaskakujące jest to, że są prywatne firmy, które są w stanie zarządzać procesami naukowymi na uczelniach, czyli są firmy, już dzisiaj firmy, które zamawiają doktoraty dedykowane, które są realizowane na uczelniach. Dobrym przykładem jest, nie wiem, czy to nie będzie pozycjonowanie produktu, ale współpraca AGH z spółką Syntos. Oni od 7 lat mają projekty, które finansują badania prowadzone przez naukowców i robią to jak gdyby niezależnie od porządku prawno-politycznego, jaki istnieje. I znowu możemy powiedzieć, że zawsze się znajdą ci, którzy będą pionierami i dadzą sobie radę bez pomocy, ale ta pomoc też idzie, bo w końcu została uchwalona ustawa o innowacyjności,
której inicjatorem był zresztą pan prezydent Komorowski, podpisana przez pana prezydenta Dudę. Chciałbym podkreślić pewną ciągłość i konsekwencję i to, że my musimy się też nauczyć budowania tej ciągłości i konsekwencji. Znaczy, jak nie zbudujemy tej pamięci instytucjonalnej i zdolności do przynajmniej minimalnego poziomu kooperacji, możemy mieć po prostu długodystansowy cywilizacyjny kłopot. My teraz zmieniamy, bo uważamy, że rzeczywiście poprzednia ustawa jest za mało poszła do przodu. Uważam, że powinna iść dalej. I pani profesor wspominała o tych motywacjach, to jest dla przedsiębiorców. Odpisy na badania i rozwój są właściwie podwojona wielkość tych odpisów w stosunku do poprzedniego systemu prawnego. Mamy świadomość tego, że oczywiście na Węgrzech można odpisać sobie nawet 200% od podstawy do opodatkowania. My pozwalamy tylko na 50%, ale tak krawiec kraje, jak mu materii staje. W tym momencie minister finansów i tak był gotów na to, żeby uszczuplić swoje wpływy o prawie 1 mld zł. I to trzeba dostrzec, że no my w trudnej sytuacji ekonomicznej, realizując też bardzo wiele różnych innych projektów, które też mają swoje priorytety, dajemy też preferencje przedsiębiorcom, bo ten model francuski, zresztą też nie tylko francuski, czyli te 1/3 przez państwo, powiedzielibyśmy dotacja statutowa, czyli dotacja na utrzymanie infrastruktury, która jest niezbędna, na utrzymanie nawet infrastruktury dydaktycznej, nie tylko tej badawczej, także dydaktycznej, 1/3 granty, które są już wycelowane, przepraszam za określenie, na naukowców, przede wszystkim na tych wybitnych, ale także na tych, którzy tworzą pewne środowisko dla tych wybitnych. No i 1/3, która idzie z przemysłu, który gdyby sprawdza, co w systemie nauki jest tym, co gotów byłby sfinansować, bo ma to potencjał, który jest potencjałem komercjalizacyjnym. Ten model z całą pewnością byłby modelem docelowo dla nas bardzo interesującym i podpisałbym się tylko pod tym apelem i to, co starałem się powiedzieć na początku, żeby rzeczywiście NCN nie dyskryminował tych, którzy muszą ukrywać, że tam coś może z tego praktycznego, z tego wyjść, dlatego że oprócz tych projektów w NCN-ie, ja wiem, żeby nie wywołać polemiki z panem profesorem, to ja wiem, że to jest takie przerysowanie lekkie, także to od razu się poddaję polemicznie, ale to by było miło, gdyby się rzeczywiście udało ułożyć taki łańcuch tych badań i poukładać te wszystkie elementy. No bo na koniec ja już miałem zaproponować NCBR-owi, a może NCN-owi, nie wiem, komukolwiek, żeby ogłosić taki grant na taką innowację, że ten, kto obali twierdzenie, o którym wspomniała pani profesor, że z próżnego i Salomon nie naleje, dostałby od nas największe dofinansowanie. Drugie dofinansowanie zamierzamy przeznaczyć na obalenie teorii, że doba ma tylko 24 godziny, ponieważ ja muszę pędzić do następnych obowiązków, bo mi się nie udaje rozciągnąć tego czasu. Więc jeśli państwo będą mieli jakiś pomysł też w tych dwóch metaproblemach, to byłbym wdzięczny za podpowiedź. Bardzo dziękuję państwu za dyskusję i myślę, że nawet jeśli nie udało mi się na wszystkie pytania odpowiedzieć, to zapewniam państwa, że te wszystkie pytania zostały mi w głowie i przekażę je kierownictwu ministerstwa i one będą uwzględnione w tym, jak myślimy i pracujemy w ministerstwie. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję serdecznie, panie ministrze. Jeszcze widziałem 3 głosy z sali, ja chciałem zapytać pana ministra, czy pan minister... No, ja niestety muszę uciec, muszę być o 15 godzinie, mam spotkanie z 30 uczelniami, no więc będzie nieelegancko, kiedy się strasznie spóźnię. Proszę mi wybaczyć, myślałem, że jeszcze uda mi się posłuchać głosu pani profesor, ale rozumiem, że państwo mają więcej możliwości, no więc może rzeczywiście jeszcze część dyskusji i wtedy pani profesor by zrobiła drugie podsumowanie. Dobrze, oczywiście. Bardzo dziękuję, do widzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy panie ministrze za zabranie głosu i za podsumowanie. 3 głosy jeszcze mamy z sali. 1 głos Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Tutaj pan profesor, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk i pan profesor. Więc jeśli mógłbym prosić o przekazanie głos reprezentantce doktorantów, to będę bardzo wdzięczny. I po tych 3 głosach poproszę panią profesor o krótkie podsumowanie. Anna Katarzyna Zaleszczyk, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Ja chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ mówimy o finansowaniu grantów, finansowaniu nauki, a nie zadajemy sobie tak naprawdę pytania o efektywność tego finansowania. Co jest wynikiem finansowania tych grantów? To, że tworzymy naukę, że rozwijamy tak naprawdę naukę w Polsce i wyszłabym od pytania o jaka jest efektywność tego, że finansujemy w taki, a nie inny sposób naukę.
I chciałabym troszeczkę też nawiązać do organizacji, którą reprezentuję, czyli Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Mianowicie chciałabym podkreślić, że status doktoranta powinien iść w stronę młodego naukowca, który prowadzi naukę i dydaktykę, jak również to, że powinno być zapewnienie finansowania na cały cykl prowadzenia studiów doktoranckich. Studia doktoranckie jest to taki wrażliwy moment w życiu człowieka, kiedy zakłada on rodzinę, usamodzielnia się, a jednocześnie wymagane jest od niego to, żeby studia doktoranckie ukończyły się stopniem otrzymania tytułu doktora. Niestety w Polsce ta efektywność nie jest na wysokim poziomie, ponieważ badania mówią, że od 10 do 30% doktorantów kończy właśnie kończy studia doktoranckie ze stopniem doktora, więc tutaj zadałabym właśnie to pytanie o efektywność wydawanych przez nas pieniędzy w, czy w grantach, czy jakoś po prostu w ten sposób. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. To prosimy o krótki głos ad vocem. Tak, ja chcę powiedzieć, że w związku z pięcioleciem myśmy zaczęli robić pewne analizy. My mamy zakończony pierwszy konkurs, czyli te pierwsze trzy konkursy, które ogłosiliśmy w 2011 roku. Pobieżna analiza wskazuje, że tak, jakość publikacji, czyli gdzie one zostały opublikowane, jest lepsza niż średnia przeciętna publikacji polskich uczonych. To jest to, co możemy powiedzieć, a pewnie do pana współprzewodniczącego byśmy się mogli zwrócić, bo pan jest w tej materii fachowcem, żebyśmy razem popracowali nad tym materiałem. Dziękuję bardzo. Poproszę pana profesora o zabranie głosu. Dziękuję. Do dwóch spraw chciałbym się odnieść, które poruszył pan doktor Osajda. Pierwsza rzecz, mi się wydaje, że no, tak, system grantowy to jest coś bardzo ważnego, granty europejskie, super, ale czasami mówiąc o tych grantach zapominamy o właśnie finansowaniu podstawowym, który jest właśnie taką osnową, tak, absolutnie zasadniczą częścią budżetu jednostki. Myśmy pytali w Max Planck, i ile oni mają grantów w stosunku do finansów podstawowych, tak zwanych statutowych, no to tych drugich mają 80%. Czyli 20% to jest niesłychanie dużo, plus koszty pośrednie oczywiście, ale 80% to samo jest w CNRS francuskim. I dlatego bez radykalnego zwiększenia tych pieniędzy podstawowych to też niewiele zdziałamy, zwłaszcza jeśli chodzi o instytuty panowskie, które przecież muszą się utrzymać z tej dotacji w całości, bo nie mają dydaktyki. Druga rzecz, pan mówił o sprzedawaniu marzeń. Ja bym tutaj użył mocniejszych słów, to znaczy uważam, że to jest gra pozorów niekiedy. Są przecież znane przykłady jednostek, które prowadzą studia doktoranckie dla setek doktorantów. Jedni udają, że robią doktorat, inni udają, że w ogóle myślą poważnie o nadaniu tych stopni doktorskich kiedyś w przyszłości. Niestety, tak to jest, a wszystko za pieniądze. W związku z tym trzeba by to w miarę radykalnie i szybko zlikwidować. To, co pan mówił, żeby grantowo rozwiązywać, to jest bardzo interesujący pomysł, ale wymagający pracy i czasu. Natomiast to, co można by zrobić od razu, to przestać finansować na podstawie liczby przyjętych doktorantów na pierwszy rok, tylko na podstawie jakiegoś innego kryterium, chociażby otwartych przewodów albo, nie wiem, obronionych doktoratów w ostatnim roku. Bo inaczej będziemy brnąć w tę patologię i coraz to nowe instytuty czy wydziały będą ogłaszać płatne studia doktoranckie dla 300 osób. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. I bardzo proszę pana profesora. Dosłownie bardzo krótko, w trzech krótkich kwestiach. Rzeczywiście my w ostatnim czasie w KPN-ie zastanawialiśmy się, w jaki sposób, był również profesor Kącki na naszym spotkaniu, w jaki sposób zapewnić finansowanie badań, które są między badaniami podstawowymi, a badaniami wdrożeniowymi. Od tego poziomu zaawansowania T1 do T6, bo T6 to już jest NCIBR, T0 tak naprawdę to jest NCN. I teraz jeżeli z mojej praktyki przyjmującego wnioski, analizującego wnioski, recenzującego wnioski, to jest tak rzeczywiście, że teraz definicja NCN-owska jest taka, która mówi, ona mówi, jeżeli jest ten element wdrożeniowy, no to my nie odrzucamy tych wniosków, jeżeli te badania podstawowe są rzeczywiście dominujące. Teraz kwestia oczywiście dyskusji, czy to jest dominujące, czy nie. Natomiast jakby to wychodzi
powiedzmy jeszcze na taki element tego TN1, TN2. Natomiast na pewno nie mamy finansowania T3, T4, tak? Czy nawet T5, czyli przed ten cyberowskim. I tutaj próbujemy znaleźć jakieś rozwiązania. Będziemy też 1 kwietnia mieli takie posiedzenie KPN-u, które będzie temu poświęcone. Może ten program badań stosowanych jest też takim elementem, który dzisiaj zostaje być wygaszany, a może w przyszłości, jeżeli by można było przeznaczyć pieniędzy, to może być takie miejsce, w którym te badania mogą być w jakiś sposób realizowane, bo tu rzeczywiście mamy dziurę, tak? Bo ten cyber ma problem, tak? Mówiąc o tym, czy powstających firm, które powstają tylko i wyłącznie po to, żeby bardzo szybko odzyskać grant i powiedzieć po jakimś czasie, przepraszam, nie dało się go wdrożyć. A więc gdzieś te pieniądze, część tych pieniędzy jest marnowanych, więc tutaj szukamy też pewnego rodzaju rozwiązania. Drugi problem, z którym mamy do czynienia, to jest rzeczywiście DSM, czyli planty dla młodych. Ja muszę powiedzieć, że jest ze swojej bardzo małej jednostki zatrudniającej 30 par osób. Ja niedługo nie będę korzystał z DSM-u, takiego bardzo jasnego DSM-u, ponieważ nie będę miał osób do 35 roku życia, które będą młodymi naukowcami. Szukam dzisiaj takiego modelu mówiącego o tym, czy będzie można sfinansować ze środków na DSM granty dla zewnętrznych osób na zasadzie konkursu, które będą przygotowywały sobie z tych pieniędzy projekt grantowy, z którego później zostaną zatrudnione na jakiś czas, po to, żeby zbudować pewnego rodzaju taki bypass, tak? My nazywamy to nawet bypassem, tak? Między starym a nowym trochę systemem, żeby te osoby młode mogły docierać. I ostatnia rzecz, która jest istotna, wydaje mi się, o czym mówił profesor Pałys, mianowicie koszty pośrednie. Myśmy odbyli bardzo długą debatę. Otóż nie będę wchodził w szczegóły oczywiście, nie? Debatę polegającą, kto powinien mieć te część tych kosztów pośrednich. Czy naukowiec, do tego, żeby on przychodził z tym pieniędzmi, mówiąc o tym, idę tam, gdzie lepsze może mi instytucja mi zapewnić, czy jednak ta instytucja, żeby zbudować pewnego rodzaju podstawę do przyjmowania tych grantów i obsługi tych grantów. No i doszliśmy po długiej debacie, ale do jasnych wniosków, że jednak instytucja. To nie może być. Koszty pośrednie muszą być przydzielone jednak do instytucji, gdzie grant jest realizowany, że jednak te wynagrodzenie plus wszystkie inne rzeczy są to pieniądze naukowca, grantobiorcy, natomiast koszty pośrednie, rosnące koszty pośrednie muszą być w instytucji obsługującej, inaczej nie zbudujemy capacity czy zdolności do przyjmowania realizacji większej liczby grantów, bo część uczelni jest już po prostu kompletnie zapchana możliwościami przyjmowania i realizacji większych grantów, bo po prostu nie ma pieniędzy na ich prawdziwą, dobrą obsługę. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za głos. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wypowiedzi i bardzo proszę panią profesor o kilka słów podsumowania drugiego panelu. Ja może tylko tak króciutko chciałam podsumować. To rzeczywiście kogo finansować, to był bardzo słuszny punkt. Rzeczywiście czy uczelnie, czy wydziały, czy naukowców? Ja jednak byłabym za wydziałami, bo trudno w uczelni tak samo finansować, nie wiem, no architekturę, czy chemię, czy informatykę, jednak wydziały. Natomiast i tak uczelnia ma profit z tego, że ma te koszty pośrednie, którymi będzie obsługiwała i granty, i swoje potrzeby. Bo jednak trudno uczelnia jako całość. Uczelnia jest tak zróżnicowana w środku, ma tak różne wydziały, że chyba trudno żeby uczelnia, wydziałem jednak, powinna się zrobić kategoryzację i poszczególne finansowanie. Co do doktorantów, tutaj było takie słowo jednej tej młodej pani. Uważam, że doktoranci to chyba byłoby dobre rozwiązanie, żeby oni mogli być już pracownikami. Dlaczego nie mogliby już, że tak powiem, pracować na emeryturę i, że tak powiem, być normalnymi pracownikami? A my wykorzystujemy ich jako doktorantów, dajemy im stypendia bardzo różne. Polska Akademia Nauk krzywdzi się ich. Na uczelniach często mają trzy możliwości, bo mają i normalne naukowe, i projakościowe, i socjalne. Na Polskiej Akademii Nauk często słyszę, że mają tylko jedno i to jeszcze takie bardzo mizerne. Także tutaj chyba zatrudnienie ich jako stałych, to nikomu by chyba nie przeszkadzało. Nie wiem, na ile by to kosztowało więcej. Poza tym też mówiło się też o tej ciągłości. Jak zabezpieczyć ich tą ścieżkę badawczą, tą możliwość finansowania długoczasowego, nie tylko na krótki grant. NCN wiem, że ma taką możliwość dawania dwóch grantów na zakładkę. Jeden się kończy, drugi się zaczyna. Potem znowu się drugi zaczyna. Czyli to jest możliwość jednak finansowania ciągłego. Poza tym jest jeszcze FNP i NCBR. Możliwości naprawdę jest dużo, tylko chcieć zgłaszać granty. I wydaje mi się, że czasami nasze lenistwo powoduje to, że nie chcemy się starać o te wysoko jakościowe, te high-top ERC grants, bo mamy w Polsce tyle tych dobrych grantów, że właściwie nam się może i nie chce, a rzeczywiście trzeba wyszukać te rodzynki, tych najlepszych i zachęcić ich, żeby jednak składali
o te top granty też, żebyśmy też pokazali w Europie, że potrafimy te ERC granty zdobywać. I to chyba nie, to ci staruszkowie chyba mają małe szanse, bo tych 10 przykazań się trudno będzie im spełnić, prawda, bo tam są bardzo wysokie wymogi, ale wśród młodych szukać tych właśnie tego narybku, który byłby w stanie, że tak powiem, zdobywać te granty. I chyba to połączenie podstawowości i stosowalności. Rzeczywiście szukanie, może rzeczywiście nie tworzenie nowych konkursów, tylko no, chyba jest jednak, są takie, które by łączyły i stosowany NCN, żeby nie tak patrzał bardzo tylko na podstawowość, NCBR, żeby się też przychylił może do tych podstawowych, żeby szukanie wzajemnych takich kontaktów. Może ten program Tango był czymś dobrym, może jeszcze następne jakieś takie konkursy ewentualnie, które by łączyły te dwie ścieżki podstawowości i stosowalności. Ja bym była trochę przeciwko tym małym grantom. To jest takie trochę rozdrobnienie, wyrzucanie pieniędzy. W końcu ci młodzi naukowcy, oni chyba muszą i tak, na wyspie nie będą realizować tego grantu. Oni i tak będą realizować je w jakimś środowisku naukowym. To nie wiem, czy rzeczywiście te małe granty, czy to nie będzie trochę takie wyrzucenie. Czy jednak nie jest to zmarnowanie pieniędzy może. Bo za 20 tysięcy, co można zrobić za 20 tysięcy? Słuchajcie, no można sobie, nie wiem, może komputer kupić, czy drukarkę. To jest chyba jednak wyrzucanie pieniędzy. Ale to takie moje zdanie. Bardzo dziękujemy pani profesor. Jakubie, czy mógłbyś zabrać głos i podsumować oba nasze panele? Tak, proszę państwa, przede wszystkim chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za przybycie, tak liczne przybycie i w tak znamienitym gronie. Myślę, że to świadczy o tym, że my wszyscy jesteśmy wciąż zainteresowani. To oczywiście ten proces, nazwijmy to reformy nauki w Polsce, cały czas zajmuje dużo czasu. Jest to proces bardzo wyczerpujący, ale wciąż mamy ochotę, wciąż mamy siłę, żeby to robić, wciąż mamy tę energię i nazwijmy to taki wewnętrzny optymizm, że jednak dojdzie do takiego doskonałego systemu nauki i mam nadzieję, że rzeczywiście uda nam się to osiągnąć w czasie naszego życia jeszcze. Miejmy nadzieję, że oby jak najszybciej, oby jak najlepiej. Proszę państwa, ja jestem naprawdę bardzo podbudowany tym, że nie zaczynamy mówić, że finansowanie to jest jedyny problem. Finansowanie jest gdzieś tam w jednym z filarów. Brak finansowania, niskie finansowanie, niepełne, jakby nieefektywne przekazywanie finansów. Natomiast dla mnie to, co jest ważne, to są słowa ministra, słowa pani prezes. Przede wszystkim miejmy te strategie na przyszłość. Pamiętajmy o tym, że te zmiany, one będą miały wpływ na to, nie tylko co będzie się działo za rok, za dwa lata, ale myślmy o tym, co będzie się działo za 5 lat, za 10 lat, ponieważ te młode pokolenia, które w tej chwili wchodzą w naukę w Polsce, one będą w tej nauce przez następne 40, 50, 60 lat. Więc pamiętajmy o tym, że to nie jest proces krótkotrwały. My powinniśmy mieć naprawdę długofalowe i bardzo dalekosiężne plany. Czyli powinniśmy myśleć o konsekwencjach tych naszych działań, jednocześnie plany, które przygotowujemy, powinny być spójne i całościowo zgadzające się ze sobą. I tak jak mówię, powinniśmy też pamiętać o ciągłości, ponieważ te następne pokolenia przyjdą, ci młodzi, którzy dzisiaj są reprezentowani, oni też w pewnym momencie staną się niemłodymi, więc pamiętajmy, że jeszcze kolejne młode pokolenia przyjdą i pamiętajmy o tym, że one też będą chciały, jak to się brzydko mówi, robić naukę, będą chciały zaistnieć w nauce, będą chciały naukę w Polsce stworzyć jak najlepszą, o jak najlepszej jakości. Pamiętajmy o tym, o tych młodych pokoleniach również. Proszę państwa, podsumowując jeszcze, chciałbym powiedzieć, że z tej naszej dzisiejszej debaty powstanie dokument, który oczywiście państwu roześlemy i roześlemy też do tych najważniejszych instytucji w kraju. Będziemy się starali, żeby powstały artykuły, które czy zostaną opublikowane w forum akademickim, czy w nauce Polskiej Akademii Nauk, ale ja także zaobserwowałem już w gronie młodych, my przygotowując się do tej debaty, bardzo, bardzo mocno, bardzo, bardzo długo dyskutowaliśmy o tym, jakie są problemy, jakie kwestie są do rozwiązania i to naprawdę jest budujące, ile pomysłów jest, jednocześnie ile kierunków rozwiązania tych pomysłów. Myślę, że jakieś takie kompromisy, myślę, że jakieś takie wspólne ścieżki możemy zaproponować. I już tak na koniec, proszę państwa, ta dzisiejsza debata jest wyjątkowa, również z tego względu, że to jest pierwsza inicjatywa, kiedy
mamy współpracę Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale praktycznie wszystkich instytucji reprezentujących młodych naukowców w Polsce. Proszę Państwa, czegoś takiego jeszcze nie było, żeby Rada Młodych Naukowców, Akademia Młodych Uczonych PAN, Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Stowarzyszenie Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, Krajowa Rada Doktorantów, żeby wszystkie zebrały się w jednym miejscu, żeby opracowały plan takiej debaty, żeby wspólnie działały. Proszę Państwa, to jest bardzo podbudowujące i mam nadzieję, że takie działanie będzie kontynuowane. Chciałbym Państwu jeszcze raz podziękować za udział i jednocześnie za organizację Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Proszę Państwa, działajmy w takim razie. Dziękuję.